Def Jam Records. Busta Rhymes. No, już powoli nabiera kształtu. Panie, jest łatwiej, bo gorzej jest robić z ładniejszego brzydszego niż z brzydszego ładniejszego. A w tym przypadku jak jest? No sam zgadnij. nie ośmielę się. Jest pani wizerzystka, która ma na imię jak? Daniela. Jak go nie słychać? Daniela. Daniela, która robi właśnie z Bryndala budnika. Karnacja już jest, zważywszy, że budnik teraz na Wyspach Kanaryjskich na feriach. A powiedz coś jak budnik, Bryndal. Słyszałeś na przykład, że w cyrk jest, tak? Gwiazdy w cyrku. Tak. Nie, to on tak mówi. A nie wiem, czy wiesz, muszę ci powiedzieć, że widziałem gwiazdy w cyrku. O, nie wiem, czy wiesz, ale widziałem gwiazdy w cyrku. I no, mnie tam nie tak, było, wiesz? Jakoś tak powolutku. A wiesz, że rozdajemy... A za kogo bym miał robić tam za małpę? Kto? Nie, może, no, Jarek, budnik? No. Nie, ja bym mógł tam za klauna robić, to rzecz jasna. Ale to już robiłeś w takim innym programie. No, to... Nie, to nie był ten, co ty myślisz. Słuchaj, bo rozdajemy rzeczy z szuflady budnika i została już tylko jedna. Pierwszy odcinek szuflada. Hansa Klossa. Pierwszy odcinek Hansa Klossa, szuflada będzie za tydzień. I słuchacze muszą przysłać odpowiedź na pytanie, dlaczego budnik czyta komiksy, jak myślisz? Znaczy ty, dlaczego czytasz komiksy, bo powoli stajesz się budnikiem. Dlaczego? Teraz się wcielam w budnika, tak? No, a co? Metoda Stanisławskiego, tak? Jesteś postacią... Bo sobie nie mogę inaczej, jak czytam coś innego, nie mogę sobie wyobrazić i muszę obrazek mieć, żeby sobie wyobrazić, jak to... Cześć, mówi Bryndal. To jest zagadka Bryndala. Pleców na nim nie opalisz, a co najwyżej możesz sam obciąć palec. Odpowiedzi na 7223. Brakuje ci, chłopie, brakuje ci jednak tego czegoś. A tobie brakuje dużo do budnika, chociaż powoli nabierasz kształtów. 20 minut po godzinie 7, dzień dobry, Walter. Bardzo śmieszny ten Bryndal. On jak coś wymyśli. Jaki to musi być taki twórczy człowiek, nie? Żeby codziennie coś takiego... Tak, budniku. Taki, no. Tak, budniku, masz rację. Za 10 minut godzina 8. Reklama. I to już jest to, tak? Tak. I czuję się, wiesz, i od razu inaczej mówię. Zauważyłeś? O. Jeszcze jakąś laskę ci trzeba by znaleźć, drogi budniku. Ja. Za chwilkę zadzwonię do Miss Polonii z tobą, co? Dobra. Moim zdaniem akcja się powiodła. Siedzi przede mną Jarek Budnik. Tak, chyba pójdę zmienić dowód osobisty. No, możesz na przykład pójść do domu budnika, bo jego nie ma, stanąć pod drzwiami, wezwać ślusarza i powiedzieć, że zapomniałeś kluczy. A, bo myślałem o czymś innym, żeby zrobić jako budnik. Policja cię będzie puszczała. Bez mandatów. Dziewczyny będą mnie kochały. Już jedna cię nie pokochała mi z Polonia. No.